10 milionów złotych dofinansowania otrzymała gmina Wałbrzych na budowę nowych mieszkań komunalnych. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowią 30% całej kwoty, jaka zostanie przeznaczona na to zadanie. Inwestycje pozwolą na stworzenie około 300 mieszkań komunalnych, które w Wałbrzychu nie były budowane od kilkunastu lat. Nowe mieszkania czynszowe będą budowane w dzielnicach Nowe Miasto, Biały Kamień oraz Podzamcze. Lokale o powierzchni od 40 do 65 m2 powstać mają do końca 2014 roku. Te inwestycje w ponad 200 mieszkań, a więc w trzech różnych częściach miasta, będą impulsem na rynku pracy. Przecież do zbudowania 120 mieszkań na Podzamczu potrzeba będzie kilkuset pracowników pracujących cały rok. To jest ogromna inwestycja, warta ponad 15 milionów złotych. Podobnie na Białym Kamieniu, podobnie na Nowym Mieście. Na ulicy Staszica w dzielnicy Nowe Miasto powstać ma 105 mieszkań za kwotą ponad 3 milionów złotych. Na Białym Kamieniu wybudowane zostaną 3 budynki oraz dodatkowo gmina zaadoptuje obiekt po szkole podstawowej nr 2 na lokale socjalne. Największa inwestycja planowana jest w dzielnicy Podzamcze. Na alei Jana Pawła II stworzone zostaną aż 4 nowe budynki za kwotą ponad 16 milionów złotych. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób dokonywany będzie przydział lokali dla mieszkańców miasta. Rzeczywiście, z racji tej, że w Wałbrzychu nie było przez kilkanaście lat oddawania nowych mieszkań komunalnych do użytku, trzeba stworzyć na nowo pakiet przepisów, komisję, która będzie zajmowała się określeniem kryteriów. Myślę, że to zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Oprócz mieszkań komunalnych w mieście udostępniona zostanie także równoważna pod względem metrów kwadratowych liczba lokali socjalnych. Na razie rozstrzygnięto jeden przetarg na budowę obiektów w dzielnicy Nowe Miasto. Wkrótce wyłonieni zostaną pozostali wykonawcy nowych budynków. Gmina chce pozyskać także dodatkowe środki zewnętrzne na wkład własny w inwestycje, który wyniesie ponad 20 milionów złotych.